Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer, witajcie w kolejnym odcinku z, oczywiście, Piasków Czasu. Nasz książę opowiada historię dalej. No i jesteśmy w 1/3 części gry. Wygląda beztrosko, bym powiedział. Ale zapewne tak nie jest. Okej, dobra, kumam chyba, co muszę zrobić. Lub też nie, zobaczymy. Ja bym chciał to przesunąć tutaj i na przykład przeskoczyć tutaj. Okej, elegancko. Chyba widzę te poświaty, o której mówiłaś. Uważaj! Dobrze, skoczyłem. Bardzo dobrze. Idealnie wręcz bym powiedział. Tam jest ten sztylet, którego no niestety nie sięgniemy na razie. Dobra. Wolałbym jednak skoczyć z rozbujaniem się. Dla pewności zabieramy piasek. No i można lecieć dalej. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Tu nic nie ma. Tam są te piaskowe, drewniane drzwi. Schowaj to, książę. Dobra. Oj, mamy broń. No nie myślałem, że tak szybko do tego dojdzie. No tak, na pewno uderzanie mieczem w ziemię da ci dużo, na pewno go stępi. Nie zmienia to faktu, że teraz możemy niszczyć. Niszczyć, jak Hulk. O, i tutaj mamy coś. O, proszę, sekret. Czyli kolejny kawałek życia. Żydko na propsie. Jak najbardziej na propsie. Dobra, zabieramy to. Co ciekawe, przestałem się aż tak bugować tutaj. Może dlatego, że już wiem, w jakich momentach to jest i unik. Nieważne. Ważne, że zwiększył nam się pasek życia. No i ściany już nie ma. Możemy iść dalej. Czyli czekają nas jeszcze dwie takie ściany. Jedna jest tutaj do rozwalenia. Raczej drzwi. Jak Rustam. No tak, jak Rustam. Ja usłyszałem jak gruz. No ale nic. Może zboczenie takie. Dobra, rozwalmy to tę ścianę. To nie ten sam miecz, co przedtem. No nie. Inszy to jest. Gdzie jesteśmy? Mówią, że ten pałac zbudowano na ruinach dawniejszego, starożytnego pałacu. Myślałem, że to tylko przypowieść. Mówisz? Tutaj wszystko staje się prawdą. No. Gruba impra tutaj się szykuje. Schowajmy broń. Teraz tak. Tu przydałoby się właśnie ta półeczka. Ja wejdę. Dobra. A, bo tam jest ten. No dobra, spoko. Myślałem, że chcę wejść na górę. O, słuchajcie, błysnęło mi się za oknem. Będzie burza. Tylko teraz tak, jak to tu wygląda? Okej, to jest nade mną, ale nie wskoczę tak. Książę, proszę ja ciebie. Rozsądniej trochę podchodź do tego. Dobra. I hopsa na drugą stronę. I tutaj też można hopsnąć. Trochę zabolało, nie powiem. Tam jest za daleko, ewidentnie. Tak więc musimy... Nie musimy. Musimy sobie tu przeskoczyć. O, dziękuję. No i nawet bym powiedział ok, było. No i co? Na dół. Ewidentnie na dół. Jeszcze raz. Dobra. No i będzie odbijanie się od ścian. Powiedziałem odbijanie się od ścian. Książę, halo. Dobra, idzie dosyć gładko. Jak już wejdziemy w ten rytm, to na spokojnie się przeskakuje. Dobra. No i teraz tak, chciałbym piasek. Zdecydowanie chciałbym piasek. Zostań tam!
Zejdę do ciebie. Zaraz, zaraz, książę, spokojnie. Okej, tam nic nie ma. To my musimy zejść do niej. I chociażby tędy, tak mi się wydaje. Pod tobą jest półka. No shit, Sherlock. Właśnie na nią wskoczyłem. Chociaż tak trochę od dupy strony. Ale dotarliśmy. Kamera oczywiście jak zwykle swoje, okej, dobra. Kamera jak kamera. Tu jesteś. No witam. Dobra, otwórzmy. Czas przejść dalej. Okej, skarabeusze. O! Dobra. Tego się nie spodziewałem. Puść, puść, puść. Dobra, ja puściłem prawy przycisk myszy. Okej, dobra. Witam serdecznie, skarabeusze. No, teraz na dwa strzały padają. O, a skąd one się wzięły? A skarabeuszy to my się nie boimy akurat. No, broń daje radę, przynajmniej na razie. A skarabeusze jest okej. No dobra, właśnie kochana, bo widzę przejście. Patrz, szczelina! No to właśnie. Co ja ci będę tutaj mówił, gdzie masz iść? O, słuchajcie, burza za oknem. No to ładna zabawa mi się szykuje tutaj. Tu jestem! No, nie wierzę. Serio? Aha, ona tam otworzyła, dobra. Nie schodź z tego przycisku! No, bo zlecę na dół. Come on, książę. 180 stopni obróć się i po ścianie. No było blisko. Powiem, że było blisko. Tylko tyle. Nic więcej nie powiem. Teraz? Dobrze? Dobrze. Dobra. No jak już jesteśmy... O, taką kamerę mamy, to jest okej. No, ale ta poprzednia kamera to była tragedia. Udało ci się. No i co? Ja bym chciał na drabinę, a nie puszczacie ją przodem i... Aha, bo ona bardzo wolno wchodzi. Dobra. Wszystko jasne. Przepuść mnie. Dziękuję. Okej, szykują nam się niebiescy. Co ty robisz? Przeładowuję strzały? No dobra, witam serdecznie. Okej, jacyś nowi. Pomóż mi! Spoko. O nie, muszę mieć wszystkie te piaskowe. To niedobrze. Dam radę ten piasek zabrać. No dobra. No to słuchaj, koleżanko moja, ty droga. Nikt się nie respi. Ktoś się zrespił. Trochę za późno, niestety. Fajnie. Możemy ich przejść. Czy jak to wygląda? Oj, jeszcze nie wszyscy. Co ty wyprawiasz? Sorry. Chcesz mnie zabić? Nie no, zdaje ci się. A, za tobą! Mówisz? Nie możemy nad nimi skakać. To też stwarza lekkie problemy nam. Damy radę drugiego ciachnąć? Damy radę. Ała, 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 ała. Nie o to chodziło. Żadnych kopniaków. Właśnie. Come on! Dobra. Najważniejsze, że zabrany piasek. Dobra, kolejny. Jest ich tu stosunkowo dużo, bym powiedział. Ała!
Nie mogę cofnąć czasu. Nie, nie. Nie zginąłem w tamtej bitwie. No też tak sądzę, że nie zginąłeś tam. Dobra, zabieramy piasek. Oj, wybaczcie nagły escape, ale zaatakowała mnie brutalnie mucha i musiałem ją pogonić. No my niestety stajemy w papę tutaj. To nawet bym powiedział bardzo. Zabieraj piasek, póki możesz. Dobra. Fajnie było, jakby to był koniec. Niestety tak też nie jest. Tu nie ma nigdzie wody. Dobra, mamy wszystkie te pełne. Czas to wykorzystać. I go na kawałki. Wszyscy? Coś się zrespiło. Ała, 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 nie, 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 nie. Come on, czy gdzieś tu jest woda? Nie ma wody. No, goddammit. Muszę z doskoku ich atakować, niestety. Chciałem odbić się od ściany, oczywiście nasz przyjaciel tego nie zrobił, bo... Pomóż mi! Bo po co? Zaraz ci pomogę, spokojnie, nie krzycz. No i tak się skończyła pomoc kobiecie, nigdy nie pomagajcie kobietom. Nie przy takich akcjach jak tutaj. No serio, ludzie, dajcie, że jesteś siana. Zabieram piasek. Dobra, Fara się zajęła tamtym. Dobra, jednego mniej. Okej. Okej, okej, okej. Za dużo ich tutaj. Demet, ja jestem na strzała. Dobra. Jakoś się udało tego uniknąć. Zabieram to. Fara, no musisz sobie dać radę, no. Kurczę, no. Nie tak to miało wyglądać w ogóle. Dobra, nieważne. Boże, że ten leży. Ten też leży, zabieramy. I to jest ostatni. Oj, słuchajcie, ale mordęga, co nie? Masakra. No ale dobra. Ja to bym chciał, proszę państwa, życie, a nie zapis. Zapis też się przyda, ale życie, oj, oj, bardzo bym chciał. I znowu dużo przeciwników. I tu jeszcze jakiś boss. No tak, przecież my mamy kontry. A pod jakim przyciskiem? Pod prawym chyba, co nie? 43%, gotowe. Wow, 10% podskoczyło. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No dobra, musimy pamiętać o kontrach. Kontra przede wszystkim. To jest prawy przycisk myszy, dokładnie. Albo i nie, nie wiem. Niestety teraz nie jestem w stanie tego stwierdzić. Życie. Życie ja chcę, o jest. Pi, księżulku mój ty.
To by jest niezbędne to. Też się napiję w międzyczasie. Niestety mi się skończyła woda, ale... Mam nadzieję, że w grze nam się nie skończy. Musimy otworzyć te drzwi. Poszukaj przycisku. No, tu jest, nie? Nie widzisz? Drzwi są otwarte! Wchodzę! Nie! Czekaj na mnie! Szybko! No dobra. Hol żołnierzy. Zapach jedzenia dopiero co zdjętego z kuchni. Kilka godzin temu przy tych stołach siedzieli ludzie rozmawiając i żartując podczas wieczornego posiłku. Dokładnie tak robią to ludzie u mojego ojca w Siraf. Kiedy nie są na służbie, czują się bezpieczni w murach zamku. Nie mają wokół siebie wrogów, z którymi mieliby walczyć. Skąd mieliby wiedzieć, że wróg znajduje... Pomóż mi! O nie, ten podcina nas. Zaraz. Bo ja bym chętnie pomógł, ale nie mam za bardzo jak. Więc... Ała. Ja wskoczyłem właściwie. Dobra, to nie da rady, tak? Ale tego możemy sobie załatwić. No nie, no Fara! Nawet nie mogę cofnąć. Czekaj, ona nie zginęła. No właśnie, ona nie zginęła. Nie teraz. Szczerze. Pomóż mi! Bardzo chętnie, ale no jak widzisz, mam troszkę inne zajęcie. O, tamten leży. Dawaj go. Ufara się czasem przydaje. Tylko nie ma jak stąd teraz wyskoczyć. Dobra. Zabieraj to. Dobra. Nic nie widzę. Oczywiście Fara znowu walczy. Spadaj! Nie! Dobra, zabieramy to. O, biedaków podciął obydwu. No. Tylko że Farze znowu się życie pokazało. Nie jest to dobry znak. Właśnie. To będzie zapis kolejny, bardzo mnie to cieszy. Dobra, zabieram, co nam się przyda. Okej, to jest dobra opcja cofnięcia się. Za tobą! Spoko. Zauważyłem. Wybaczcie, jeśli słyszycie grzmoty, ale jest... To jest burza, tak? Tego nie da się obejść tak łatwo. Niedobrze. Za tobą! Nie za mną! O, to już będzie kaput. Dobra, nie atakujemy. Tu sobie Fara radzi. Bym powiedział bardzo dobrze. Aj, za bardzo czekałem. Wciskałem. O kurde. O, to dużo tutaj nie porobimy. Właśnie, nie jestem się w stanie wstać nawet. O, patrzcie, wstałem. Tylko muszą mnie przepuścić, dziady. Dobra. Ja jestem, halo. Zabieraj. Co drugiego też. Nie zdążyłem. Aj, nie. Wsteczny. Dobra, najpierw tego, bo on stanowi największe zagrożenie, moim zdaniem.
To może jeszcze zdążymy? Elegancko, trzeba. O, wszyscy. No nie ma lekko. Szczególnie to jest właśnie taka gra, gdzie nie ma poziomu trudności. Trzeba sobie tego skilla samemu zrobić. Wyostrzyć. Jest życie. Zanim zapiszę oczywiście sobie życie, nachlipię się ile wlezie. Mam nadzieję, że... Znaczy, coś czuję, że to słyszycie akurat jak ja klikam, jak atakuję. No ale niestety na moim sprzęcie nie jestem w stanie tego ominąć. Ale jestem w stanie ominąć oczywiście tutaj farę i zapisać grę. Bo czemu nie? Zobaczmy, co nas czeka. Może pokażą nam, jak stąd wyjść. Okej, okay, dobra, już nam pokazali. I oczywiście skakanie, no to jest to, czym Prince of Persia stoi oczywiście. Bo historią, no nie oszukujmy się, no nie jest ona jakaś taka wybitna. Ale samo skakanie, walka i tak dalej. O, 46%. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No spoko. Czyli co? Czyli musimy iść do góry i tutaj tędy gdzieś wyskoczyć. Damy radę. O, już nawet widzę, gdzie mamy biec. Wiesz, że nie umiem się wspinać tak jak ty. Trudno. Naucz się. To jest rzecz ważna. W życiu każdego oczywiście żołnierza, tak? Bo nie oszukujmy się, to jest syn króla, tak? Ale też i żołnierz. Dobra. I gdzie teraz? Z powrotem musimy i tam na tą półeczkę, co tutaj wystaje. Tak mi się wydaje. Dobra, nie wiem jak się obracasz na tym. W sumie mało mnie to interesuje. Ale jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy. O nie, to jest most. Słuchajcie, ja znam ten most. Tutaj też będziemy się długo bić. Przynajmniej za pierwszym razem, jak grałem, to się tutaj namęczyłem. Coś tu mamy. No jest jakieś przejście. Nie wiadomo dokąd. Tak naprawdę nic tam nie ma, nie widać przynajmniej. Tutaj jest życie. Co mamy tutaj? Okej, to już jakoś wygląda. No tak. Nie bardzo jest, co dalej Proszę ja ciebie, książę. No nic, tu dalej nic nie zrobimy, ale może nie tutaj też nie. Jak to tam wygląda? No niby jest wejście jakieś, ale tam nie wejdziemy. A jak podejdę tutaj, czy się aktywni coś? Nic się nie uaktywni, mogę jedynie życie zabrać. Czyli musimy iść tam na dół. Potwierdzam. Nie zaprzeczam. Błyska się niemiłosiernie na dworzu. Co tylko potwierdza tezę, że powinno się wyłączyć komputer, przyjacielu. I czemu ty tego nie zrobisz? Okej. To było wyraźnie słyszalne. Obróć się, książę. Dziękuję. No słuchajcie, chyba wypadałoby zamknąć w takim razie okno. I to też uczynię, tak więc małe cięcie. Dobra, może okna nie zamknąłem, ale je zdecydowanie przymknąłem. Okej, jak to tu jeździ? Tu mamy wolną rękę, nic nam się nie stanie. Mamy czas, przeczekamy sobie. Co to tu, wow, się dzieje? Okej, tu możemy sobie powoli przejść. Nic nam się nie stanie, czas mamy. Dobra, dzięki. Ała, tylko shift puściłem, serio. Halo. Dobra, jakoś się udało. No nie ma lekko. Okej, tu nic nie ma. Tu jest dźwignia. Dobra. Jestem tu na
na dole. No fajnie, cieszę się. I muszę cię tu doprowadzić z tego, co widzę. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, ale na chwilę obecną musimy iść na dół. Okej, tu mogę, wystarczy, że podskoczę. I co teraz? Drabina? Drabina wysunęła się. Oj, to masz małą wspinaczkę przed sobą. Ale ja chyba zjadę na dół w takim razie. To mi się zdecydowanie przyda, bo tam jest życie. Dzięki. Nic wielkiego. No, co to jest? Tam, tylko wiesz, troszkę się nabiegałem, naskakałem i muszę życie zabrać. Życie jest po drugiej stronie, tutaj na dole. Okej. Czas napełnić manę. W sumie na niebiesko to... To mana, co nie? Dobra. Mamy wszystkie pełne sloty, że tak powiem, na... Gdzie jest drabina? Tu jest. Na piasek. To można byłoby sobie załatwić tutaj jakiś eksperyment na przeciwnikach. Chodź. Chodź, 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 chodź. Idziesz, czy nie idziesz? Co? Okej. Okay. Środkowy przycisk myszy. Jesteśmy odpowiada też za atak. Musimy przekroczyć ten most. Musisz tu mi otworzyć, wiesz? Właź tam. Widziałem, jak tam włazisz na filmiku. Co teraz? Tak, właśnie to miałem zasugerować. Dzięki. Ja tylko piasek wezmę. I ruszamy dalej. Ale nie wiem, co się teraz stanie. Ten most się otworzy, dokładnie. Udało ci się. To jest bardzo ważna lokacja, ponieważ... No, na tym moście się dosyć długo walczy, tak z tego, co ja pamiętam. Okej. Okay. Czy coś mi to daje? Nie wygląda na to. Czy w ogóle cokolwiek tutaj mamy? Nic. No dobra, to czas wyjść. Na przykład tędy. I gdzieś tu jest zejście, co nie? Tu jest pęknie. O, i kamera nam się przestawiła i od razu wiemy, gdzie jesteśmy. No dobra, czas wyciągnąć broń. Jak widzicie, jest ich od groma. I już zaczniemy sobie od początku, oczywiście. Nie ma co się z nimi bawić. Dobra. Nie ma co się tam bawić. Dobra. Zabieraj piasek. Musimy ubić... nie chcę się teraz liczyć, ile mamy tych naszych miejsc na piasek. Oj, to był zły moment. Czekaj, bo ja sam tutaj próbuję walczyć, przeżyć. Dobra, zabieram piasek. Mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 przeciwników musimy ubić. 12. Żeby napełnić naszą umiejętność. W tym momencie oczywiście. Przypominam, im dalej w las, tym więcej będzie trzeba ich tłuc. Dobra. Para, strzelaj żeż w niego, no. No dobra, czyżby to był ostatni? Ostatni, okej. Okay. Poszło w miarę sprawnie. Może dlatego, że użyłem umiejętności. I słuchajcie, ja sobie w tym momencie napełnię życie. I oczywiście zapisuję grę. Zobaczymy, co będzie nas czekało w przyszłym odcinku. Tak, staram się do 30 minuty mniej więcej nagrywać. I akurat teraz się mieścimy w tym czasie. Co my tu mamy? Kolejne zagadki zapewne. Skakanie jak to skakanie. Jakiś most nas czeka. Oj, bardzo dziwny most. No nic.
Oczywiście, że chciałbym zapisać. 46% Gotowe. Nadal. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Już? Wstałeś, książę? No dobra, słuchajcie. I takim oto widokiem, może nie wspaniałym, ale będę was żegnał. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Piona.